Wybory samorządowe 2018. Debata o regionie. Beata Oleś, TVP3 Kielce. I Paweł Solarz, Polskie Radio Kielce. Witamy Państwa. Dzień dobry. Dziś kolejna z debat o regionie i kolejny pojedynek kandydatów do Sejmiku Województwa. Dzisiaj przedstawiciele 7 komitetów, którzy starają się o mandat radnego województwa świętokrzyskiego z powiatów koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego z okręgu drugiego. Andrzej Pruś, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Łukasz Kosmala, Komitet Wyborczy Partii Razem. Dzień dobry Państwu. Andrzej Skrętek, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Dzień dobry Państwu. Marek Ciuraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Mirosław Gęborek, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Łukasz Wilczyński, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP. Dzień dobry Państwu. I Agata Binkowska, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Państwa. Debaty o regionie składają się z trzech części. W pierwszej to my przepytujemy kandydatów poszczególnych komitetów. Na odpowiedź każdy reprezentant ma 2 minuty. A w drugiej części to Państwo będziecie mogli zadać swojemu kontrkandydatowi pytanie. Prosimy o to, żeby pytanie zmieściło się w 30 sekundach. No i odpowiedź do 2 minut. 5 sekund przed upływem tego czasu pojawi się sygnał dźwiękowy oznaczający zakończenie myśli i wypowiedzi. Na koniec debaty każdy z Państwa ma prawo wygłosić własne oświadczenie. Na tę część przewidujemy minutę. Prosimy o przestrzeganie, kontrolowanie tego czasu 5 sekund przed. Będziemy to sygnalizować. A więc zaczynamy. Pytanie pierwsze do wszystkich kandydatów. Takie samo, czy ważniejsze zdaniem Państwa są programy wyborcze i partie albo organizacje, które stoją na straży ich realizacji, czy bardziej dobrzy, mocni liderzy, ale pozbawieni wsparcia i kontroli ze strony dużych organizacji zweryfikowanych w trakcie wyborów? I zaczyna pan Andrzej Pruś, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. No wszystkie te wymienione przez pana redaktora rzeczy są istotne przy podejmowaniu decyzji, na kogo głosować, ale też ja na spotkaniach z ludźmi dzisiaj też wracam z takiego, też apeluję o bardzo dogłębną analizę, bo to jest, proszę Państwa, tak, dobry kandydat o najmocniejszym nazwisku, najszlachetniejsza postać, sam w Radzie czy w Sejmiku w naszym przypadku niewiele znaczy. Tam jest wskazana drużynowa praca z zespołem radnych. Ci, którzy funkcjonują w samorządzie, dobrze o tym wiedzą, że do każdego dobrego pomysłu trzeba sobie jeszcze umieć zdobyć większość w głosowaniu, aby ten pomysł został zaakceptowany. Także sam ten autorytet personalny, osobowy nie wystarcza. Konieczne jest działanie w grupie. Oczywiście możliwe jest to stworzenie także takiej sytuacji po wyborach. Natomiast rzeczą niezwykle ważną jest wiarygodność samego kandydata i ugrupowania, stowarzyszenia, które za nim stoi. I tutaj zdecydowaną przewagę w moim odczuciu mają partie polityczne, bo proszę Państwa, bardzo często zdarza się tak, a najczęściej w samorządach, że te doraźnie powoływane komitety wyborcze po kilku tygodniach po wyborach przestają istnieć. I proszę mi teraz powiedzieć do wyborców, kto ponosi odpowiedzialność taką, kolokwialnie mówiąc, polityczną, za zobowiązania takiego kandydata, który nagle jest, jak to się mówi, niezależny. Nie jest możliwa niezależność ani w samorządzie, ani w życiu publicznym w ogóle. Ja na przykład nie czuję się zależny od mojej partii politycznej, od Prawa i Sprawiedliwości, natomiast czuję się zależny od jej programu, który podzielam, przedstawiam ludziom i staram się realizować w mojej działalności publicznej. I wiem, że ta partia, stojąc za mną, uwiarygadnia to, co robię, bo taka też jest jej rola. To nie jest kwestia podległości służbowej, tylko kwestia wiarygodności i poważnego traktowania. Bardzo dziękujemy. Pan teraz Łukasz Kosmala. Łukasz Kosmala z Partii Razem. Komitety czy partie polityczne? Proszę Państwa, to jest temat na dużą dyskusję na temat stanu naszej polskiej demokracji. Dla mnie odpowiedź jest jako przedstawiciela Partii Razem dosyć jasna. My jesteśmy przede wszystkim organizacja i przede wszystkim program, ale też organizacja musi być wiarygodna. Ja mam łatwość odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ podstawą powstania Partii Razem był program, a nie lider. Skupiliśmy się wokół pewnej idei, która została ubrana w deklarację programową, a nie wokół lidera. Co więcej, widząc, że polskie partie polityczne stały się właściwie dworami, gdzie
koterie walczą o dostęp do ucha prezesa, stworzyliśmy mechanizmy, które w partii Razem zapobiegną takiej sytuacji. Otóż w naszej partii każda osoba, która w niej działa, może być tylko dwukrotnie wybrana na jakieś stanowisko. Czyli jeżeli zostałbym wybrany na radnego sejmiku wojewódzkiego, mógłbym być tylko dwukrotnie tym radnym, po czym musiałbym sobie zrobić jedną kadencję przerwy. Tak samo członkowie Zarządu Krajowego Partii Razem mogą być wybrani tylko na dwie kadencje. To zapobiegnie temu, żebyśmy stali się podobną do innych partii koterią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To pan Łukasz Kosmala. A teraz pan Andrzej Skrętek, Komitet Wyborczy SLD, Lewica Razem. To samo pytanie. Partyjne szyldy czy lokalni liderzy? Przede wszystkim liczą się programy partii i ludzie, którzy będą realizować ten program. Liderzy są jak najbardziej ważni na pierwszych miejscach, ale skoro ja tutaj jestem dzisiaj, a nie lider, to liczy się przede wszystkim gra zespołowa. Każda partia, każde ugrupowanie polityczne czy stowarzyszenie ma pewne określone zadania. Myślę, że na poziomie sejmików, województwa, gminy czy powiatu to jest wszystko, uważam, jeden konglomerat. Powinno się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Czy ochrona środowiska w naszym tym, służba zdrowia, ochrona zdrowia, organizacja tej ochrony zdrowia. I z tym wszystko związane. Nie może być sytuacji, że partie polityczne w wyniku kłótni likwidują na przykład w Starachowicach PAKS, dobrą firmę, dobrze prosperującą kardiologiczną, 10 tysięcy zabiegów co rocznie. Mieszkańcy zostali pozbawieni określonej ilości pieniędzy NFZ-u, bo te pieniądze nie wróciły do mieszkańców. I to jest przykre. I to są ważne rzeczy, które powinny być realizować na poziomie sejmiku. I pewne rzeczy Lewica jest w stanie wyprostować, pewne rzeczy SLD, Lewica Razem jest w stanie zaproponować naszym wyborcom. Przede wszystkim zrównoważony program socjalny, który jest bardzo potrzebny w tym województwie. Dziękuję. To był Andrzej Skrętek. To teraz Marek Ciuraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Kto ma większe szanse według pana w tym wyścigu do władz lokalnych? Liderzy czy partie polityczne? Szanowni państwo, to pytanie wydaje mi się dość przewrotnie postawione, dlatego że powinno brzmieć, kto jest najważniejszy w województwie, kto jest najważniejszy dla województwa. A najważniejszy dla województwa i w województwie powinien być obywatel. To obywatel powinien generować to wszystko, co się dzieje w województwie. A zatem i programy, i liderów, dlatego że nie ma programu bez właściwych liderów, którzy są w stanie to realizować razem z obywatelami, z opinią publiczną i ze wszystkimi środowiskami lokalnymi w przypadku wyborów do samorządu wojewódzkiego. I nie ma też liderów, którzy nie bardzo mogą zdefiniować wszystkie problemy województwa, nie są w stanie stworzyć własnego, mocnego programu, który zostanie zaopiniowany przez społeczeństwo, zostanie zaopiniowany przez lokalnych liderów, takich liderów, którzy zostaną wytworzeni przez zmianę zupełnie funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. My proponujemy taką zmianę. My proponujemy samorząd wojewódzki, który myśli o obywatelach, który docenia ich opinię, docenia ich wolę obywatelską i ich inicjatywność. Wtedy dopiero powstaje właściwy program dla województwa. Ten z przychodami, ten z aktywami i ten z wydatkami. Właściwymi takimi, które są dla powiatu strachowickiego, skarżyckiego, koneckiego najwłaściwsze, najlepsze. A jakie to są programy? Te, które aktywizują obywateli, te, które budują dzisiaj infrastrukturę dla subregionu północnego, w gruncie rzeczy najważniejszego motoru napędowego dla rozwoju województwa, mieszkalnictwo, koleje, to jest rzecz, o której powinniśmy najbardziej rozmawiać. Jeśli tego wszystkiego nie będzie, żaden lider, żaden program, choćby najlepszy, nie pomoże. Wszyscy powinniśmy się koncentrować na najważniejszych rzeczach dla województwa. I to tego chce Kukiz 15. Ciuraszkiewicz, teraz Mirosław Gęborek z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Ja myślę, że będziemy wszyscy zgodni, że i lider, i program, i
organizacje, które realizują program, są jednakowo ważne, jak w zdrowym organizmie. Każdy element jest bardzo ważny i musi dobrze funkcjonować. Najważniejsze, chciałbym tu zwrócić uwagę na cechy tych, którzy są liderami, tych, którzy wykonują dany program, to są cechy przede wszystkim umiejętność współpracy, umiejętność dialogu i kompromisu. To są trudne cechy, dzisiaj mało dostrzegalne u polityków, ale są niezbędne. I chciałbym przypomnieć, że na dzień dzisiejszy funkcjonuje w naszym województwie strategia rozwoju do 2020 roku. I dzisiaj nowy sejmik będzie analizował realizację tej strategii, no i próbował swoje koncepcje zawarte w dzisiejszych programach komitetów wyborczych je tam przemycać. No i tutaj dlatego zwróciłem uwagę na te cechy, żeby można było mądre korekty wnosić do tego, do tej strategii, oczywiście po wcześniejszej ocenie i wyciągnięciu wniosków, no i tą strategię modernizować. Dlatego tu wymaga to jednak zgody i umiejętności współpracy. No tak, w tych debatach już zastanawialiśmy się nad tym, czy ta strategia regionu wymaga takiej korekty i głębokich zmian. Bezwzględnie. Tak. Bardzo dziękujemy. Mirosław Gęborek. No teraz Łukasz Wilczyński. To samo pytanie. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP. Autokraci, silni, mocni liderzy, czy partie, organizacje, stowarzyszenia? Szanowni Państwo, ja jako przedstawiciel Ruchu Narodowego uważam, iż najważniejsi są ludzie. Zarówno ci zwykli działacze, a w szczególności liderzy danych ugrupowań, a konkretnie chodzi mi o ich kondycję moralną, etyczną i intelektualną, bo właśnie to oni będą tworzyć ten fundament, na którym można zbudować silną, dobrze działającą organizację polityczną, tudzież partię. I właśnie dlatego jest to bardzo istotne, ponieważ ci ludzie później nie mogą ulec w żaden sposób korupcji, jakiemukolwiek zdegenerowaniu, a dopiero później owocem takiej partii politycznej będzie dobry program polityczny, w tym wypadku samorządowy, a co jest nawet ważniejsze, to skuteczny system realizacji tego programu. I właśnie taką partią jest Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Agata Binkowska, Komitet Wyborczy, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kto według Pani lepiej sprawdza się w tej samorządowej rzeczywistości? Szanowni Państwo, no ja uważam, że nie da się oddzielić tych dwóch obszarów i rozdzielić jednoznacznie. Zarówno plany, programy są bardzo istotne, jak również liderzy, którzy przewodzą i liderują tym planom i programom. Polskie Stronnictwo Ludowe programowo jest bardzo mocno posadowione i ten program skutecznie realizuje. Tak więc przekłada się to też na pracę samorządową. Trudno sobie wyobrazić, żeby zakładając i zamierzając określone cele, nie być jednomyślnym i nie patrzeć w tym samym kierunku. Tak więc lider i jego przymioty i wszystkie cechy, które posiada do tego, aby pozostała część zaangażowanych osób uczestniczyła w tych jego pomysłach lub też realizowała założone cele, na przykład takie, które są zapisane w strategii rozwoju województwa, czy też w strategii innowacji, czy też w samej pracy Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który jest tak naprawdę organem uchwałodawczym, więc tam też potrzeba jest zgoda i patrzenie w jednym kierunku, aby to prawo miejscowe zostało ustanawiane. Tak więc wydaje mi się, że nie można tutaj rozgraniczyć tego, co jest ważniejsze. To powinna być taka raczej patrzenie synergiczne na obydwa te obszary. Człowieka jako bardzo ważnego, tego lidera, za którym stoją ludzie, którzy patrzą w tym samym kierunku, jak też tych samych ludzi z liderem na czele, realizujących dane plany i programy. Dziękuję. Proszę Państwa, nie wszystkie komitety dzisiaj przyjęły zaproszenie do naszej debaty, dlatego mamy jeszcze czas na drugą rundę pytań. Te wybory pokażą tak naprawdę, jakiej Polski chcą Polacy, bo są takim testem i próbą generalną przed wyborami parlamentarnymi. Czy zdaniem Państwa jest szansa na przekroczenie tego magicznego 50% progu
wyborczego, jeśli chodzi o frekwencję, bo sondaże są dosyć optymistyczne. Mówią nawet o tym, że do wyborów pójdzie 70% społeczeństwa. Pan Andrzej Pruś. Myślę, że tak, ja tu jestem optymistą. Nie tylko w ostatnich tygodniach, kiedy ten czas kampanii wyborczej, nie powiem, że zmusza, ale skłania do takich częstszych spotkań z mieszkańcami, ale też te wcześniejsze moje spotkania z mieszkańcami Świętokrzyskiego pokazują, że w wielu obszarach takich lokalnych zainteresowanie życiem publicznym zdecydowanie rośnie, bo przypomnę tylko, i to nie jest żaden truizm tutaj, że Prawo i Sprawiedliwość ten nasz program nie tylko zbudowało na spotkaniach z ludźmi, ale też go aktualizuje na tych spotkaniach. Ja też dziś wracam akurat nie z mojego okręgu wyborczego, bo my chcemy być radnymi województwa świętokrzyskiego, a nie jakiegoś okręgu wyborczego. Oczywiście system jest tak skonstruowany, że wybierają nas w jednym okręgu wyborczym, ale mamy w całym województwie mądrych ludzi z licznymi problemami, którym trzeba pomagać. I tak też jest teraz. Ja mocno wierzę w to, że rzeczywiście te głosy dotyczące zainteresowania życiem publicznym, życiem takim lokalnym, przełożą się na frekwencję. Przypomnę tylko to, wybiegnę trochę, mam nadzieję, że koledzy mi wybaczą, bo wzorem poprzednich wyborów Prawo i Sprawiedliwość jutro w całym województwie, we wszystkich powiatach po raz kolejny przeprowadzi taką akcję mało polityczną, a bardzo społeczną pod tytułem Weź sąsiada na wybory. Właśnie po to, żeby próbować nakłonić ludzi do tego, aby na te wybory po prostu poszli. Już nie mówiąc im, na kogo mają głosować, tylko po prostu, żeby poszli na wybory, wykazując zainteresowanie tym życiem publicznym. Moja argumentacja często z ludźmi niechętnymi do tego, bo są tacy, wszyscy też Państwo wiecie, którzy w jakiś sposób zniechęcają się do władzy publicznej w ogóle, przy różnych tam wpadkach tej władzy. No tych ludzi też trzeba umieć przekonywać do tego, że jednak no, te niepowodzenia nie powinny nakłaniać ludzi do tego, żeby dawać sobie spokój z takim udziałem w życiu publicznym. Wręcz przeciwnie, trzeba im mówić wprost. Nie idziesz na wybory, nie wybierasz władzy, to nie masz prawa narzekać. Bardzo dziękuję. Łukasz Kosmala, Komitet Wyborczy Partii Razem. Ja Państwu przypomnę okręg drugi, czyli powiaty Konecki, Skarżyski, Starachowicki, reprezentanci 7 komitetów wyborczych. No i Pana zdaniem, czy będzie ten przekroczony 50% próg? Sondaże mówią, że będzie, tak jak wspomniała Beata, ponad 70%, że młodzi niechętnie chcą iść na wybory, bardziej osoby dojrzałe. Ja nie reprezentuję tutaj młodzieży, bo mam już ponad 40 lat, ale ja bardzo bym chciał, żeby te sondaże okazały się prawdą, żeby prawie 70% ludzi, Polaków chodziło do wyborów. Obawiam się jednak, że jakość debaty politycznej, która odbywa się w Polsce, tej wojny między dwoma największymi ugrupowaniami, powoduje, że ludzie nie chcą się w to mieszać i że to powoduje zniechęcenie do wyborów, w ogóle do demokracji. Także ja nie sądzę, żeby 70% poszło do wyborów. Nie postawiłbym na to na pewno swoich pieniędzy. Bardzo bym chciał, żeby chociaż 50% było przekroczone. Dziękuję. Andrzej Skrętek, Komitet Wyborczy SLD, Lewica Razem. Będzie rekord frekwencji, Pana zdaniem? Myślę, że będzie ten rekord frekwencji. Fajnie by było, żeby tak było. Ale ponieważ my wszyscy jesteśmy wyborcami, nie tylko wybierani, ale też jesteśmy wyborcami. Jeżeli mówię ze swojego punktu widzenia jako wyborcy, pójdę na te wybory i pójdzie to większość naszego województwa, to wybierzemy sejmik, gminy, powiaty, które będą reprezentować nas wszystkich. W związku z powyższym monowładztwo myślę, że się nie do końca sprawdza, jeżeli chodzi na poziomie sejmiku, bo w pewnym momencie dochodzi sytuacji, że się nie ma pomysłów. Natomiast jeżeli jest koalicja dwóch, trzech partii, a przy dużej frekwencji taka sytuacja może być, te partie się po prostu obligują do dobrego działania, współdziałania, realizacji swoich programów, a burza mózgu powoduje, że czasami coś dobrego z tego wynika. Dla nas, a to jest dla nas najważniejsze, dla naszego województwa, żebyśmy wreszcie poszli do przodu. Idziemy, jest fajnie, ale trzeba troszkę szybciej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Marek Świeraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Dziękuję. Jak z Pana zdaniem? Jesteśmy zainteresowani pójściem do urn wyborczych? Jak sądzę, my tutaj siedzący jesteśmy zainteresowani. No Państwo tak. Ale ja dzień w dzień, w czasie kampanii wyborczej, chodzę po ulicach Starachowic, Skarżyska, Końskich, wielu innych miasteczek i rozmawiam z ludźmi. I nie tylko namawiam do głosowania na siebie i na komitet Kukiz 15, ale namawiam do pójścia do wyborów, dlatego że to jest w naszym programie.
Nasz program jest programem dla obywateli. Nasz program mówi, że obywatel będzie wreszcie podmiotem w nowym systemie zarządzania województwa, którego chcemy. Zatem wszystkie osoby, które spotykam, a które są niechętne, zniechęcone tą wojną polsko-polską, są zniechęcone rządami w województwie PSL, Platformy Obywatelskiej, dzisiaj kryjącej się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, chcę powiedzieć, że tak wiele ludzi wspomina o swoich nadziejach na bardzo silne, mocne województwo, które 20 lat temu się tworzyło, również i dzięki naszym, wielu moich kolegów, moim osobistej walce o suwerenność i bycie na mapie administracyjnej województwa świętokrzyskiego, że są zawiedzeni. Zawiedzeni są tymi rządami, niewykorzystanymi szansami rozwojowymi w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie mieszkalnictwa, w zakresie zachęty młodych ludzi do pozostawania w miastach, w zakresie zakładania tu rodzin i przedsiębiorstw. Strategia województwa świętokrzyskiego wymaga absolutnie wielkiej poprawy. Takiej poprawy, ażeby mogła odnosić się do problemów obywateli. I żeby obywatele mieli możliwość nie tylko pójść do wyborów raz na 5 lat, ale żeby mieli możliwość ciągle, w sposób ciągły, na zasadach paneli obywatelskich, forum obywatelskich, referendum również, w ważnych sprawach dla województwa, zabierać głos, mówić o swoich opiniach, możliwościach, które stwarzają lokalni liderzy różnych grup środowiskowych czy zawodowych. To jest najważniejsze. Dziękujemy. Ludzie to był Marek Ciuraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Teraz głos należy do Mirosława Gęborka z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Będzie pana zdaniem to przebudzenie Polaków w tych wyborach, czy nie będzie? Mam nadzieję. Ja mam bardzo optymistyczne obserwacje z kampanii wyborczej. Tak jak pan tu wspomniał, dużo rozmów i ta ścieżka kampanijna moja była dosyć długa po powiecie starachowskim głównie, ale również i skarżyskim. I na tej ścieżce spotkałem wspaniałych ludzi w tych małych miasteczkach, których ja nie namawiam do głosowania. Nie trzeba ich namawiać. Oni naprawdę czują potrzebę i żyją tymi wyborami. Chcą, jak pani zapytała, jakiej Polski, spokojnej przede wszystkim. Chcemy wszyscy spokojnie żyć. Nie żyć politykami, tylko naprawdę spokojnie. I niewiele osób zapytało mnie, z jakiej jestem opcji. Nie kategoryzują według opcji. A jak pana zapytano? Pytano, przedstawiałem siebie i mówiłem chwileczkę o sobie i przekonywałem, żeby patrzyli na osobę, na tą, którą znają i na to, co w życiu zrobili, a nie to, co obiecują. Przed wyborami także wielu kandydatów zmienia partyjne szyldy i rejestruje własne komitety wyborcze. Trzeba o tym powiedzieć. Czy to nie jest mylenie właśnie obywateli? Ja jestem i może nie zacieranie w komfortowej sytuacji, bo jestem osobą bezpartyjną, prawda? Ale kandyduję z komitetu, którego program jest mi bardzo bliski. Dlatego tutaj identyfikuję się dzisiaj z Koalicją Obywatelską. Natomiast naprawdę dla mnie piękne doświadczenia tych wspaniałych ludzi, których poznałem, optymistycznie nastawiają, że jednak ludzie pójdą do wyborów, niezależnie na kogo zagłosują. Bardzo dziękujemy. To Mirosław Gęborek. Teraz Łukasz Wilczyński. Pana opinia, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP. Padnie rekord, będzie duża frekwencja. Chętnie pójdziemy w różnym wieku do urn wyborczych. Myślę, że będzie lepiej niż zwykle, czy padnie jakiś rekord. Być może przekroczymy tą magiczną liczbę 50%. Myślę, że jakby sytuacja w ogóle Europy, dość niestabilna, spowoduje pewne obawy u Polaków i mimo, że są to wybory samorządowe, jednak Europa, Polska, kraj, region, są to pewne naczynia połączone. I tak trzeba to odbierać, że nie można się oddzielić całkowicie od takiej czy innej po prostu sytuacji, no delikatnie mówiąc, niekomfortowej, jaka dzieje się na naszym kontynencie. Dlatego myślę, że w jakiś to sposób zmobilizuje Polaków do wzięcia udziału w tych nadchodzących wyborach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I jako ostatnia głos ma Agata Binkowska z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak wyrażam nadzieję i przekonanie, że faktycznie w tych wyborach padnie rekord.
ostatnimi czasy bardzo dużo pracuję z młodzieżą i ta świadomość, społeczna świadomość powagi tych wyborów wśród nich jest bardzo duża. Świętokrzyskie pięknieje. Wszyscy to widzą, wszyscy to zauważają. Trzeba być szczególnym hipokrytą społecznym, żeby mówić inaczej. Ja obserwując rozwój województwa na przestrzeni ostatnich 20 lat, widzę to z pełną odpowiedzialnością i to mówię. Młodzi ludzie zachwyceni współpracą w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, mam tutaj na myśli Młodzieżową Radę Sejmikową, jak najbardziej wyrażają opinię, że te wybory będą inne niż każde poprzednie. Tak więc z całą nadzieją myślę, że frekwencja zostanie i ten magiczny próg 50% zostanie nade wszystko przełamany. No wszystko okaże się już po 21, kiedy będą zamknięte lokale wyborcze. Najbliższą niedzielę. Proszę to Państwa. To były nasze pytania do Państwa. Teraz czas na rundę pytań wzajemnych. Przypominamy, krótkie pytania do 30 sekund. Musieliśmy zmienić i wprowadzić pewne ograniczenia, bo nie sprawdzały się nasze poprzednie zasady. Dla dobra Państwa po prostu. I 2 minuty na odpowiedź dla każdego reprezentanta. 5 sekund przed upływem 2 minut na odpowiedź pojawi się ten sygnał magiczny. To znaczy, że trzeba kończyć swoją myśl. Zaczyna Pan Andrzej Pruś. Komu Pan zada pytanie? Ja chciałem do Pana Mirosława Gęborka, bo tak powiedział Pan o tej swojej bezpartyjności i kandydowaniu z listy komitetu koalicyjnego dwóch partii politycznych. I mam do Pana w związku z tym pytanie, bo zarówno Platforma Obywatelska, jak i Nowoczesna, szczególnie Platforma, która rządziła z PSL-em przez 8 lat w Polsce, lansowali w polityce rozwoju taki model polaryzacyjno-dyfuzyjny, opierający się na tym, że trzeba dowartościować wielkie ośrodki, a te małe sobie poradzą. Jak da się to pogodzić w sejmiku, kiedy to zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego jest konieczny i trzeba tak samo traktować wszystkie samorządy? Zgadza się. No ja powiem szczerze, nie żyję przeszłością i nie identyfikuję się. Natomiast ja żyję przyszłością, zdecydowanie. Co do przeszłości, to mam szacunek do historii, to jest dla nas najważniejsze. Ja mówię o programie, mnie chodziło o założenia programowe, które Pan podziela. A to jest w programie zapisane, rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Taki rozwój Platforma lansowała. Odpowiada i jak Pan to, Mirosław Gęborek. Ja akurat w aktualnym programie nie ma zapisu dotyczącego tego zakresu, o którym Pan mówi. Natomiast podzielam Pana zdanie, że mniejsze ośrodki wymagają większego wsparcia niż duże. Duże sobie radzą. Bardzo dziękujemy. Pytanie może zadać Łukasz Kosmala, Komitet Wyborczy Partia Razem. Ja mam pytanie do Pana z Komitetu Kukiz15. Czyli o ile wejdzie, czy Pana organizacja, bo nie partia, organizacja rozumiem, o ile wejdzie do Sejmiku Wojewódzkiego, poprze uchwałę, w której Sejmik zobowiąże władze województwa do zapisywania takich zapisów, które zobowiążą Sejmik Województwa do tego, żeby respektować prawa pracownicze przy wszystkich przetargach, które będą organizowane przez Sejmik. Odpowiada Pan Marek Ciuraszki. Są klauzule społeczne, przepraszam, zabrakło mi tego słowa. Ja myślę, że Sejmik Województwa powinien zobowiązywać zarząd województwa przy działaniach wykonawczych, realizujących budżet województwa, do wszystkich działań, które są zgodne z prawem. A te, które są zgodne z prawami pracowniczymi, to jest rzecz oczywista. Dzisiaj pracownicy powinni funkcjonować zgodnie z, przy okazji, czy pracodawcy powinni funkcjonować zgodnie z ustawami o przetargach publicznych w określonym systemie prawnym. Niedopuszczalną jest rzeczą, ażeby prawa pracownicze były czy rugowane, czy też nierespektowane. Nowe ustawy, mam nadzieję również te, które będą uchwalane przez przyszłe rządy Rzeczpospolitej, będą prawa pracownicze bezwzględnie chronić, ale będą też chronić pracodawców. Będą chronić możliwość rozwoju młodzieży, będą dbać również o niepełnosprawnych. O tym wszystkim też warto mówić. Pracownicy to jest wszystko, co mamy najcenniejszego oprócz pracodawców, czyli obywatele. Bo to są i pracodawcy, i pracownicy. Ludzie twórczy, generalnie rzecz biorąc. Zatem musimy o nich dbać. Według mojej oceny
najważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do tego, żeby upodmiotawiać środowiska lokalne. A te środowiska lokalne zdecydowanie będą widzieć bardzo dużo tego, co się dzieje również w wykonawstwie budżetu wojewódzkiego. Więc to nie tylko przetargi, ale i wszystkie inne umowy przedsiębiorstw i tych państwowych, i tych prywatnych z pracownikami, ze społecznościami lokalnymi, ażeby te prawa były respektowane. Słucham? Tak czy nie? Ależ oczywiście, wydaje mi się, że całą swoją odpowiedzią powiedziałem tak. Nie widzę innej możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Andrzej Skrętek, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem zadaje pytanie. Ja, jeśli można zadać pytanie, to pani z Agacie z PSL-u. Faktycznie, Świętokrzyskie pięknieje, chociaż ochrona zdrowia, jeszcze jest dużo pracy w tej ochronie zdrowia. Mamy park i jesteśmy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ze względu na park zobligowani. Zrobiliście dużo, ale ja mam pytanie, czego nie zrobiliście i dlaczego? No nie wszystko się udało zrobić. No nie można, nie można takie sobie... Czego nie? Tego nie i dlaczego? No na pewno nie udało nam się wypracować takiego modelu, który by skutecznie mówię, takich instrumentów, które by skutecznie zatrzymały migrację z województwa świętokrzyskiego. Jest to cały czas sprawa dyskusyjna, cały czas jesteśmy otwarci na rozmowy i propozycje w tym zakresie. Padają często takie pytania, że nic nie robicie, nie możecie zatrzymać młodych ludzi. No, w zakresie edukacji robimy wszystko to, co by powstrzymało ludzi przed migracją. Otworzyliśmy ostatnio wydział lekarski, tak? Połączyliśmy to ze szpitalem klinicznym. No, szukamy tutaj różnych możliwości takich, żeby faktycznie tych młodych wykształconych ludzi zatrzymać tutaj. Nie udało nam się zagospodarować części terenów pod inwestycje. Faktycznie, ale to nie jest obarczone tym, że nie mamy na to sposobu, czy nie mamy na to pomysłu. Obarczone jest to tym, że korzystając ze środków pozabudżetowych, wszystkie te projekty, mam tu na myśli Podzamcze Chęcińskie i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, gdzie tam posiadamy faktycznie strefy do wykorzystania pod cele przemysłowo-biznesowe. Tam nie udało nam się tego zrobić, ponieważ jesteśmy ograniczeni tak zwaną trwałością projektu. W przyszłym roku zostaną nam uwolnione już wszystkie instrumenty prawne, które jakby blokują skuteczne działanie. Bardzo dziękuję. Odpowiadała pani Agata Bińkowska z PSL-u. I pytanie może zadać teraz pan Marek Ciuraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Moim celem jest być radnym świętokrzyskim, w szczególności radnym mojego okręgu, a zatem dbać o bardzo wiele środowisk. I wydaje mi się, że żyję tutaj w jakiejś innej zupełnie przestrzeni, aniżeli pani Agata Bińkowska z PSL-u, bo pani Agata mówi tutaj o wielkiej szczęśliwości młodych ludzi, rozumiem, starszych i wszystkich innych. Jak to się stało, że państwu nie udało się zrealizować niczego z wydatków na turystykę, niczego dobrego i tak mało wydatków jest na turystykę, na przedsięwzięcia gospodarcze, odpowiada na przedsiębiorczość. Odpowiada Agata Bińkowska, skończył się już czas na zadawanie pytania, panie Marku. Bardzo wiele spraw związanych z działalnością badawczą. Tak mało pieniędzy w budżecie, który ma 760 milionów. Dziękujemy, stawiamy kropkę. Bardzo proszę, nie wiem, od odpowiada. Czego mam rozpocząć, czy od tego produktu turystycznego, nad którym cały czas pracujemy i w który cały czas inwestujemy, począwszy od 1 461 000 w budżecie 2018. Począwszy od ścieżek rowerowych Greenvelu, jak również ustanawiania nowych przedsięwzięć i nowych inwestycji turystycznych. Mam tutaj na myśli Krajno, mam tutaj na myśli Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie i wiele innych miejsc, które są tylko przeznaczone właśnie typowo jako produkt turystyczny. Nie potrafię odpowiedzieć konkretnie, czego mogliśmy nie zrobić. Działalność badawczo-naukowa w budżecie państwa wydatków wynosi tylko i wyłącznie 2605 tysięcy. Przypominam, że wydatki województwa to jest 760 milionów, około 760 milionów. Przy deficycie około 70 milionów. Dlaczego tak mały mając na myśli państwo w budżecie na te wszystkie rzeczy ważne dla młodych ludzi i dla rozwoju województwa?
jak najbardziej inwestujemy w młodych ludzi. Mam tutaj na myśli wszelkie inwestycje i działania i projekty, które zostały skierowane do wyższych uczelni, zarówno do Politechniki Świętokrzyskiej, jak również do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W zakresie ochrony zdrowia również budujemy powoli ten potencjał biotechnologiczny. Mam tutaj na myśli Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne i Biobank, który tam funkcjonuje bardzo dobrze w moim przekonaniu. Nie potrafię jeszcze znaleźć takiego obszaru, w którym naprawdę brakuje jakichkolwiek działań. Wiadomym jest, że środki budżetowe asygnowane akurat w tym budżecie zostały tak podzielone, ale to nie oznacza, że nie inwestujemy w edukację, czy w młodzież, czy... Rozumiem, że państwo inwestują, ale to są promile. To są tak bardzo małe w skali budżetu województwa środki, że oczywiście za nie można coś wybudować. Ale czy to jest wystarczające do tego, żeby województwo żyło? Dziękujemy, żeby to nie było umierało? Pytanie Marka Ciuraszkiewicza do pani Agaty Winkowskiej. Niestety skończył się czas. Pan Mirosław Gęborek z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska zadaje pytanie. Pytanie do pana Andrzeja jako aktualnego radnego sejmiku, no i możliwe w kolejnej kadencji. Do pana Andrzeja Prusia. Tak, do pana Andrzeja Prusia. Pan ładnie powiedział, że jest radnym całego województwa, ale my jako mieszkańcy naszego okręgu jednak liczymy, żeby nasz radny bardziej ciepło patrzył na okręg, którego go wypromował i jakby delegował do sejmiku. Chciałem się zapytać o pana relacje, czy o kontakty z wyborcami. Jakie otrzymujemy informacje o pana pracy w sejmiku, czy o pracy sejmiku dotyczy w zakresie naszego regionu? Proszę pana, nasz okręg, czyli trzy powiaty, Konecki, Skarżyski i Starachowicki, to jest 19 gmin. Z moich statystyk, które tak dopiąłem na papierze, przygotowując się do kampanii wyborczej, to jest troszkę ponad 300 spotkań w ciągu tych 4 lat na terenie tych 19 gmin. Na terenie Starachowicy, powiatu starachowickiego także. Dziękuję. Krótka odpowiedź. Łukasz Wilczyński, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP. Kieruję pytanie do... A ja kieruję pytanie do pana Andrzeja Prusia. Panie Andrzeju, chciałbym się zapytać, czy jest mi pan w stanie wskazać największe po prostu te obszary marnotrawstwa w regionie, w województwie świętokrzyskim i czy ewentualnie mógłby mi pan powiedzieć o metodach walki z tym? Co zostało jakby najbardziej, obszary marnotrawstwa, oczywiście środków publicznych, według pana oczywiście. W jakich tutaj obszarach dotyczących regionu świętokrzyskiego, tak? Jakie dziedziny, obszary? Jako osoba funkcjonująca w życiu publicznym wiem, że na temat finansów, jak się wypowiada, to trzeba mieć twarde dokumenty na to, co się mówi, tak? Bo inaczej można się narazić nie tylko na odpowiedzialność karną, ale po prostu na odpowiedzialność wobec wyborców. Ja wiem, o czym pan mówi, tylko proszę... Chciałby pan poprawić, co tutaj uważa pan, że nie do końca dobrze zostało wydane, można było lepiej zrobić? Proszę pana, przez ostatnie 2 lata, po pierwszych informacjach z Brukseli, nie od rządu polskiego, tylko z Brukseli, o zbyt wolnym wydatkowaniu środków unijnych, zwracaliśmy na to uwagę. Przypominam, że to Komisja Europejska alarmowała w tej sprawie, a nie ten niedobry rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki Bogu zaczyna być coraz lepiej i bardzo się z tego powodu cieszę, bo groziło nam to, że utracimy duże pieniądze. Nie byłem tego zwolennikiem, różnymi kanałami, także w Brukseli te sprawy próbowaliśmy uzyskać informacje, bo nie byliśmy w stanie ich, że tak powiem, kolokwialnie załatwić. Natomiast jest bardzo wiele obszarów, które nie domagają. Ja rzucę tylko jeden z ostatnich tygodni, bo akurat nie tylko jestem radnym, ale jestem na przykład członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, który podlega Urzędowi Marszałkowskiemu. 4 lata temu, przed zmianą dyrektora, ponad 25 milionów oszczędności na lokatach. Dzisiaj 74 miliony wymagalnych zobowiązań i około 14 milionów innych zobowiązań. To pokazuje, jak wygląda dzisiaj sprawowanie władzy i nadzór nad takimi jednostkami. Jak to zmienić? Zmienić władzę w województwie. Jeden sposób. Bardzo dziękuję. Pani Agata Binkowska, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. A ja mam pytanie do przedstawiciela Kukiz15. Chciałam zapytać, jaki pan ma pomysł, czy pana ugrupowanie, jakie państwo mają pomysł na przedkładane przed pana, mówione przez pana problem, jaki istnieje w województwie świętokrzyskim, a mianowicie realizację przez Sejmik Województwa projektu mieszkaniowego? Dziękuję za to pytanie.
Myślę, że projekt mieszkaniowy to powinien być wielki projekt świętokrzyski. Przede wszystkim. Tak wielki projekt świętokrzyski, że powinny wszystkie samorządy i ten województwa i te wszystkie lokalne zespolić się w jednym działaniu strategicznym, gdzie również i misją województwa, jak i też jednym z priorytetowych celów powinien być rozwój mieszkalnictwa. Nie zauważam tego tak, strategii ja wiem, dla województwa świętokrzyskiego do roku 2020. To nie jest jego kompetencja, proszę pani, mieszkalnictwo. Ja mówię o sejmiku i mówię o strategii województwa. Sejmiku również. W tej strategii tego nie ma. To państwo uchwalali te wszystkie programy, czy promocji, czy strategii rozwoju województwa na i tego tam nie ma. Prawa, tak. Tam jest, są zapisy o przezwyciężaniach niekorzystnych tendencji demograficznych, rozwoju przedsiębiorczości, ale tego w priorytetach celowych tego nie ma. Teraz jak można to zrobić? Oczywiście trzeba zwiększać dochody województwa. Tego państwo nie robią. Trzeba ukierunkowywać wydatki województwa na to, ażeby powstawały projekty, zarówno w zgodzie z projektami rządowymi, które mam nadzieję, że powstaną nie tylko na zasadzie Mieszkanie Plus. Ale proszę wrócić do mieszkalnictwa, jeśli pan Wracam do mieszkalnictwa, dlatego że dzisiaj zauważalną rzeczą, jak twierdzi rząd, jest program Mieszkanie Plus. Chwalebne, ale niewystarczające. Starachowice, jak pani może wie, mają do wybudowania jeden blok na 50 mieszkań. Obawiamy się, że te 50 mieszkań nie będzie żadnym rozwiązaniem tak naprawdę palącego problemu mieszkalnictwa w Starachowicach dla młodych ludzi. Ludzie, którzy podejmują pracę, zakładają rodziny, którzy mają niewystarczające uposażenia, nie mają żadnego wsparcia województwa, nie mówię tutaj o wsparciu również i rządu, w zakresie wkładu własnego, który pozwoliłby na nabywanie mieszkań. Nie ma żadnego programu i to, o czym pani wspomina, nie rozwiązuje spraw ani budownictwa socjalnego, ani komunalnego, ani społecznego. Stawiamy tutaj kropkę. Pan Marek Ciuraszkiewicz odpowiadał na pytanie. Proszę państwa, mamy jeszcze szansę na drugą rundę pytań wzajemnych. No i mam nadzieję, że państwo z tej szansy skorzystacie. Zmienimy tylko troszkę zasady. Pół minuty na zadanie pytania, i półtorej minuty pytania na odpowiedź. Pan Andrzej Pruś. Ja do pana Marka Ciuraszkiewicza, bo najwięcej spośród nas mówił pan o konieczności zmiany strategii, czyli nowelizacji. Ja się z tym całkowicie zgadzam, też od dawna o tym mówię. Chciałem pana zapytać o takie najważniejsze obszary, które ingerencji już dziś czy na pierwszej sesji sejmiku by wymagały, aby o tym dyskutować, bo zmiana strategii to też nie będzie taka szybka sprawa. Dziękuję za to pytanie, bardzo ważne. I cieszę się, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości o tym mówi. Jeśli to zauważacie, to dobrze. Bo do tej pory nie wydaje mi się, żebyście zauważali konieczność zmiany strategii, jeśli to funkcjonowało w takim stylu i w takim sposobie jak dzisiaj. Ale jeśli to się zmieni, to jestem bardzo rad. A zatem, oczywiście transport przede wszystkim, rozwój infrastruktury, który wreszcie doprowadzi nasz subregion, doprowadzi Ostrowiec, Strachowice, mówię tutaj również i Ostrowcu, Skarżysko, i wreszcie włączy do całego kraju. Dzisiaj te wszystkie miasta są niemalże odłączone od całego kraju. Tam miasta, w których rozwijają się bardzo dobrze, o dziwo, jak na słabość infrastrukturalną, bardzo wiele firm, które osiąga bardzo dobre wyniki. Zarówno w Starachowicach, czy w Skarżysku, czy w Końskich mamy tutaj bardzo wiele firm, tutaj mam ich wykaz, ich osiągnięcia. To jest bardzo ważne. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego. Dlaczego w tak słabych warunkach? A zatem transport, kolejnictwo, linia 25, która powinna być i ruchem pasażerskim od Skarżyska do Tomaszowa Mazowieckiego, drogownictwo, rozwój dróg wojewódzkich, na przykład o pobocza i przede wszystkim dróg krajowych i wprowadzenie finansów na rozbudowę dróg krajowych. Mieszkalnictwo jako rzecz najważniejsza według mnie, która pozwoli zatrzymać ludzi. Również dziękujemy przedsiębiorczość, za rozwój przedsiębiorczości jako strategiczne zadanie. Proszę państwa, musimy ograniczyć się do półtorej minuty na każdą odpowiedź. 30 sekund na zadanie Komitet pytania. Wyborczy Partii Razem. Jak pan widzi, do pana z SLD, jak pan widzi rolę samorządu wojewódzkiego w wspomaganiu gmin w rozwoju mieszkalnictwa? Na razie, jeżeli chodzi o rozwój mieszkalnictwa w gminach, to gminy muszą się same z tym borykać przede wszystkim. Po drugie, na razie gminy i nasz region się wyludnia i to jest bardzo przykre.
Dzisiaj nawet czytałem na Interii, w Szczecinie stoją pustostany, około 1500 pustostanów. Ludzie nie mieszkają i nikt nie chce tego wziąć. W związku z powyższym mówimy... Zaleca pan wyjechać naszą obywatelą? Nie zalecam. Trzeba przede wszystkim uruchomić programy rozwojowe dla poszczególnych gmin. Gminy mają współpracować z samorządem. Dlatego uważam, że samorząd na poziomie sejmiku powinien być nie jednolity, tylko bardziej rozdrobniony, bo wtedy tych reprezentacji będzie więcej. Jeżeli takie programy będą, a mamy jeszcze jakiś czas wykorzystania programów unijnych, bo tu jak pan Pruś powiedział, że to wykorzystanie było słabe i to chyba nas wszystkich boli, nie tylko rządzących w sejmiku z PSL-u, ale nas wszystkich, ponieważ często są programy innowacyjne, które nie wiadomo, co to jest innowacja w dniu dzisiejszym. Innowacyjność programu to blokuje prywatną inicjatywę, blokuje bo rozwój budownictwa, bo to nie jest innowacyjność. Miał pan szansę odpowiadać, teraz ma pan szansę zadać pytanie. Andrzej Skrętek, teraz może pan zadać pytanie. No właśnie, to ja zadam o tej innowacyjności. Dużo programów jest, naprawdę śledziłem to przez jakiś czas, dużo programów jest, programów, które mówią do pani z Agaty z PSL-u, które zaczynają się od innowacyjności. Kiedyś byłem nawet na spotkaniu, jeden z liderów PSL-u mówił o innowacyjności. W dzisiejszych czasach, w XXI wieku, to jest pojęcie względne. Wszystko już mamy, no chyba że innowacyjnością będzie loty w kosmos. No to jest fajnie. Czas na odpowiedź. W związku z powyższym to blokuje pozyskanie prywatnych przedsiębiorców. Dziękujemy bardzo. Odpowiada pani Agata Binkowska. Wie pan, ja bym upatrywała tutaj wykorzystywanie środków budżetowych w tak zwanej osi badania i rozwój, bo one się bardzo mocno wiążą z działaniami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach. Wszystkie środki, które były zakumulowane w tym działaniu akurat przez świętokrzyskich przedsiębiorców, zostały wykorzystane. I podam może panu taki przykład. Istnieje taka odlewnia żeliwa Fansult, która zajmowała się cały czas produkcją żeliwa szarego. Opatentowała przy pomocy i we współudziale z naukowcami świętokrzyskimi, że tak powiem, i opatentowała i zatwierdziła patent na produkcję żeliw szlachetnych. Dzisiaj, korzystając ze środków pozabudżetowych w tych wysokich kwotach milionowych, są otwarci na rynek światowy i skutecznie to robią. Tak więc szukałabym tutaj większej współpracy naukowców z przedsiębiorcami, a że w Świętokrzyskim faktycznie no, dominują przedsiębiorstwa małe i mikro, tak? Tak więc no, tutaj bym upatrywała w tym działaniu badania i rozwój w połączeniu z nowymi technologiami, to bym upatrywała właśnie tego kierunku. Bardzo dziękujemy. Agacie Binkowskiej. Dziękuję. Teraz czas na pytania od Marka Ciuraszkiewicza, Komitet Wyborczy Kukiz15. Chciałbym zapytać może tym razem pana Gęborka jako koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż koalicjant nie dał mi odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób państwo będą zwiększać przychody województwa? Bo jak gospodarujecie wydatkami, to już wiemy, w jaki sposób funkcjonują te pieniądze obywateli w gruncie rzeczy pochodzących z podatków. W jaki sposób będziecie rozwijać przychody i jak będziecie je dystrybuować? No przede wszystkim wsparcie małych przedsiębiorstw to jest kluczowe rozwiązanie. Jak do tej pory wspieraliście te małe przedsiębiorstwa? Widocznie mało. A jak zamierzacie wspierać? I czym? No dla mnie zbyt rozległe pytanie na dzień dzisiejszy. W trzech zdaniach. Poproszę. Już się nie odezwę. Trzy zdania. To bardzo ważne. Jeśli chcecie ważyć w województwie wiele i zarządzać nim, to jest to ogromnie znaczące, że ja poznam odpowiedź na to pytanie. Ja, obywatele, bo dzisiaj dla nich jesteśmy. Odpowiada pan Mirosław Gęborek. No tak jak wspomniałem, przede wszystkim wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa. I to dla mnie dzisiaj jest podstawowe zadanie. W jaki sposób wspierać te małe i średnie przedsiębiorstwa, panie Marku? No przede wszystkim no, można wszelaki sposób wspierać, chociażby poprzez niszczenie podatków.
przedsiębiorcom. 2 700 000 tylko w budżecie 2018 roku jest na wspieranie przedsiębiorczości. Proszę sobie policzyć, jaki to jest promil w budżecie dochodowym, jaki to jest promil w budżecie wydatkowym. Jak możecie mówić o poważnym traktowaniu województwa? Bardzo dziękujemy. Sytuacji. Czas był na zadanie pytania, czas na odpowiedź. Teraz pytanie może zadać pan Mirosław Gęborek, Koalicja Obywatelska. Jeszcze króciutko uzupełniające do pana Andrzeja, powiedział o setkach spotkań. Gdzie można było się dowiedzieć o takich spotkaniach z mieszkańcami, gdzie pan informował o działaniach samorządu na nasz region? I proszę przykład takiego spotkania. I jeszcze aktualne pytanie. Z kim jesteście państwo skłonni zawrzeć koalicję w sejmiku, czy kategorycznie z kimś nie? Proszę pana, o informacje o moich spotkaniach od prywatnej strony po media społecznościowe i po teren, bo bardzo często bywa tak, że uczynny i zaprzyjaźniony sołtys powiesił kilka ogłoszeń w pobliżu przystanku, bądź zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz odczytał w niedzielę z ambony, że przyjedzie taki pan i chce się spotkać z mieszkańcami. Tu też odsyłam, to nie była tajemnica. Tak. Ja dzisiaj nie będę się opowiadał o koalicjach, bo nie należę do ludzi, którzy dzielą skórę na niedźwiedziu, ale zapraszam w poniedziałek, możemy już na ten temat rozmawiać z panem, tak jak i ze wszystkimi państwem. I wtedy będziemy się poważnie traktować. Mówi? Ja nie mówię o tym, że będziemy zawierać koalicję, tylko będziemy rozmawiać o przyszłości województwa. Ach, to dobrze, o przyszłości. Myślę, że pani Agata tu była świadkiem. Ja nie byłem w sejmiku oportunistą, który krytykował za wszystko i mówił nie, bo nie. Nie blokowałem mównicy rządzącym, żeby mogli... Ale wszystko współpracowało się bardzo symbolicznie. Tak, nikt nie zamierza krytykować, jak sądzę, bezpodstawnie. Wiecie państwo, nie, no ja też tego nie robiłem bezpodstawnie, tylko zmierzam do tego, panie Marku, że nie byłem oportunistą, który mówi nie, bo nie. Jeżeli myślę, że w większości... Tak, to chwalebne. Tak, no bo na tym to ma polegać na wszystkich szczeblach władzy publicznej. Dziękujemy bardzo. Andrzej Pruś i teraz Łukasz Wilczyński zadaje pytanie z Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP. Ja chciałbym zadać tutaj do pana Mirosława Gęborka. Proszę pana, jakie miałby pan pomysły, bo dużo mówi się teraz o wyludnianiu województwa świętokrzyskiego, szczególnie z młodych obywateli, młodych Polaków. Jakie miałby pan pomysły, żeby zatrzymać tych młodych ludzi tutaj na miejscu, w regionie, przed tą imigracją? Nie tylko do innych regionów, ale również często niestety za granicę państwa. Tak, jest to bardzo bliski mi temat, nie tylko w Kielcach, ale w naszych Starachowicach też masowo młodzież wyjeżdża, chociaż i moje dzieci, dlatego że nie mogą znaleźć pracy. Dlaczego nie mogą znaleźć pracy? Z różnych przyczyn, ale przede wszystkim z kryteriów, jakie są przyjmowane do przyjęcia do pracy w naszym mieście chociażby. Dlatego przede wszystkim przyjmowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami. Dwa, zabezpieczenie właśnie to, co państwo tu wspominali, budownictwa mieszkaniowego. Ten jeden blok w Starachowicach nie załatwi sprawy, nie mają gdzie mieszkać. Natomiast również, jeżeli mają pracę już i mieszkanie, nie mają oferty kulturalnej, nie mają co robić w naszym mieście. Także to jest złożony problem i należy naprawdę się nad tym pochylić i zatrzymać się. Zatrzymać. Co zrobić? Bo warto działać, proszę pana, trzeba działać. Jak działać? Zatrudniać kompetentne. A może sceny teatralne, trzeba... a może domy kultury w każdej gminie, tak? A może sceny teatralne w miastach powiatowych, żeby przyjeżdżały. Ale to już chyba jest od samych organizatorów albo podstawowym osób odpowiedzialnych. Podstawowym, pan to powie nam wszystkim mieszkańcom Świętokrzyskiego, że tak pan będzie działał. Nie, podstawowym. No niestety czas dla pana Mirosława Gęborka i ostatnie pytanie z rundy. Pytań wzajemnych. Agata Michnikowska zadaje teraz pytanie, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, przepraszam bardzo, kropka. Pani Agata Michnikowska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja do pana przedstawiciela formacji Kukiz 15. Widzę, że pan się tutaj denerwuje, ale zupełnie niepotrzebnie. Chciałabym, żeby pan mi wyjaśnił. Proszę posłuchać pytania. Proszę posłuchać chwilę. Chciałabym, żeby pan wyjaśnił. Nie wierzę, że muszą. Bo zupełnie mam przekonanie, że pomylił pan pojęcia i zasady działania administracji rządowej z samorządową. Proszę mi powiedzieć, jaki samorząd województwa, sejmik województwa będzie miał wpływ na budowę dróg krajowych i budowę kolejnictwa? Ależ proszę pani, jak to... To jest typowe to zadanie rządu. Panie, czy pani wie, pan Mirosław Ciurasiewicz? Dwa i pół roku temu pani marszałek
odmówił współpracy z zarządem województwa łódzkiego na przebudowę i modernizację linii kolejowej 25. Już podpisana ta umowa. Ależ kiedy? A 2,5 roku temu odmówił. Nie zareagował na wezwanie marszałka województwa łódzkiego do współpracy i pomocy przy budowie projektu modernizacji tej linii. Tak, teraz państwo znaleźli te pieniądze. Teraz przed wyborami. Ale wcześniej tego nie było. Dzisiaj wyraźnie jeszcze trzeba powiedzieć, krajowe. Że drogi krajowe to jest oczywiście, że sprawa ważna. I dlatego zadanie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Sejmik powinien optować i presjonować administrację rządową, ażeby to znalazło się w programie budowy dróg krajowych. Cały czas presjonuje, mówimy tutaj, nawet mam na myśli tu drogę wiedzieć, gdzie to się znalazło, w jaki sposób państwo oddziaływują na rząd. Cały czas oddziałujemy, cały czas istnieje korespondencja między rządem a samorządem. Korespondencja, która nic nie wnosi. Wszystko państwo wnosi. Powinni angażować środowiska również lokalne, nie pisać tylko pism, na które być może nie ma odpowiedzi, ale przede wszystkim tworzyć warunki do tego, ażeby województwo było postrzegane jak najlepiej i żeby było dostrzeżone jako województwo rozwojowe. Cały czas bardzo dziękuję. Do końca tej części debaty. Panie Agato, panie Marku, ostatnia część przed nami tej debaty. 40 sekund na oświadczenia państwa. Na zakończenie tego dzisiejszego spotkania pan Andrzej Pruś zaczyna. Szanowni Państwo, mieliście okazję wysłuchać kandydatów, no nie wszystkich komitetów, ale tych najpoważniejszych, które się tu dzisiaj zameldowały, aby Państwu przedstawić swoje oferty. W niedzielę dokonacie wyboru radnych województwa świętokrzyskiego z okręgu, który obejmuje powiaty konecki, skarżyski i starachowicki. Stawiajcie na ludzi wiarygodnych. Na ludzi, którzy nie tylko mówią, ale przy doświadczeniu, zapale i poparciu swoich środowisk będą potrafili to zrealizować. Takim ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość i polecam kandydatów z listy numer 10. Zagłosujcie na nas. Dziękujemy. Łukasz Kosmala, Komitet Wyborczy Partii Razem. Ja bym chciał Państwa zachęcić do po pierwsze wzięcia udziału w wyborach, po drugie do włożenia odrobiny wysiłku, ponieważ wysiłek jest warty, demokracja jest warta tego wysiłku. Sprawdźcie Państwo propozycje komitetów wyborczych. Sprawdźcie, czy te propozycje, które 4 lata temu były prezentowane, zostały zrealizowane. Jeżeli Państwo dokonacie tego wysiłku, to mam nadzieję, że część większa, mniejsza zagłosuje też na kandydatów partii Razem z listy numer 6. Dziękuję bardzo. Andrzej Skrętek, SLD Lewica Razem. Komitet Wyborczy Lewica Razem, Komitet Wyborczy SLD. Proszę Państwa, głosujcie na nasz komitet, na listę równo numer 5. Będziemy dążyć do dobrego rozwoju i zrównoważonego rozwoju, nie tylko socjalnego, ale i ekonomicznego naszego regionu, żeby ten nadal region pięknie, bo jest piękny, ale musi być coraz bardziej piękniejszy. Żeby to zrobić, musimy iść wszyscy do wyborów i głosować dobrze na Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Dziękuję. Marek Ciuraszkiewicz, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Szanowni Państwo, dobrobyt, aktywa województwa, państwa aktywa buduje rozsądek, wola i myśl obywatelska. Nie bądźcie Państwo bierni, nie jesteście. Wielokrotnie mówicie, co Was boli, ale władza wojewódzka Was musi docenić. Musi zmienić system zarządzania województwem i doceniać Wasz wysiłek również. Dlatego Kukiz 15 dba o jawność, dba o transparentność i dba o rozliczenia. Dba również o to i będzie dbał, ażeby państwa wola była widziana i dostrzeżona. Musi województwo świętokrzyskie wreszcie mocniej zaistnieć na mapie kraju. Będzie dziękujemy państwa, bardzo. Państwa aktywnością silna. Mirosław Gęborek, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Jestem osobą bezpartyjną, kandyduję z list Komitetu Koalicji Obywatelskiej i czuję się dzisiaj wyróżniony, że mogę reprezentować nasz okręg wyborczy. Zbudowałem już wiele w swoim życiu, przede wszystkim w dziedzinie edukacji i kultury. Teraz chciałbym swoją aktywność i energię skierować na pracę w samorządzie i działać na rzecz rozwoju naszego regionu. Jestem do tego dobrze przygotowany, mam na swoim koncie wymierne efekty w pracy zawodowej, społecznej, działania w organizacjach pozarządowych. Posiadam także niezbędną wiedzę i znam problemy ludzi. Dziękujemy bardzo.
Czas dobiegł końca. Łukasz Wilczyński, 40 sekund dla pana, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy. Szanowni państwo, oddając głos na Ruch Narodowy, stawiacie państwo na solidne wsparcie polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa, polskiego handlu, polskiej rodziny, a także Ruch Narodowy mówi stanowcze nie wszelkim rodzajom korupcji i marnotrawstwa pieniędzy publicznych. Dlatego apeluję bardzo gorąco do wszystkich Polaków, aby 21 października zagłosowali na Ruch Narodowy, listę numer 7. Dziękuję bardzo. Agata Binkowska, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni państwo, zapraszam państwa bardzo serdecznie do wyborów, bo tylko wspólnie możemy budować lepszą przyszłość. Zachęcam do postawienia znaku przy listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Postawcie państwo na ludzi, którzy czują samorząd, którzy zawsze w samorządzie pracowali, których troską jest każda grupa społeczna, począwszy od dzieci, młodzież, rolników i wszystkich innych. Nie słuchajcie państwo tych, którzy nie potrafią rozróżnić samorządu od rządu, którzy nie potrafią w samorządzie się odnaleźć. Postawcie na ludzi sprawdzonych, na ludzi, którzy nigdy nie zawiodą. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy państwu za tę dyskusję w studiu. Panie Marku, bardzo dziękujemy. Kończymy dzisiejszą spotkanie. To była ostatnia część naszej debaty. Zapraszamy jutro tradycyjnie o 16:00. To będzie nasze ostatnie spotkanie z państwem. A jutro kandydaci do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu numer 1. Słyszymy się i widzimy jutro o 16:00. Do zobaczenia.